Cześć, dziś omówienie Tigera, no i taki może lekki wstęp do całej tej linii nowych brytyjskich pancerników, dla kogo są, dla kogo nie. Najpierw Tiger. To jest pancernik, który ma kilka naprawdę świetnych parametrów. Mianowicie, pierwsza sprawa, to jest na dopałce najszybszy pancernik na piątym tierze, więc pod tym względem naprawdę petarda. W ogóle manewrowość na tym okręcie jest bardzo dobra. Piątki to zazwyczaj jest tragedia. One tam w okolicach 20-20 paru węzłów sobie zasuwają. Tragedia na dużych mapach, rozpacz. I tak samo zawracanie, to jest wszystko mega toporne, strasznie się tym gra. Ale brytyjska piąteczka jest bardzo fajna pod tym względem. Jest szybka sama w sobie, zobaczcie, 29 się rozpędza. Szybszy jest tylko Kongo, bo ma 30, reszta wszystko wolniejsze. Na dopałce jeszcze szybciej idziemy. 8%, więc nie jakaś turbo, ale jest. Jako taka ciekawostka, no tutaj torpedy na piątym tierze na pancerniku, no to się nie zdarza. A tutaj proszę. Więc zawsze fajna sprawa, jak idziemy gdzieś na jakiś atak na blisko, na wymianę z kimś, można przywalić torpedą. Torpedy bardzo fajne na ten bliski zasięg. Tutaj 6 km, później są lepsze, ale niemniej najfajniej się chyba przy takiej wymianie burtowej na bardzo bliskiej odległości używa, wtedy jest duża szansa, że wejdą, zrobią siekę. Mamy tutaj jakąś pelotkę, widzicie, coś działa, coś strąca, oczywiście lotnia i tak robi z nami co chce, niemniej trochę tam tych ptaków pospada. Jeśli chodzi o polowanie na podwodniaki, na piątym tierze bardzo w porządku, będziecie mogli zobaczyć, więc ogólnie tą piąteczkę polecam. Działa, bardzo szybko się kręcą, nie najgorzej strzelają. Zasięg ostrzału 16,3. No wiadomo, jak rzuca na siódemki, może trochę brakować, ale nie ma tragedii. Najważniejsze jest to, że jest to pancernik szybki, zwrotny i działa się też dosyć szybko kręcą, więc jeśli potrzebujemy gdzieś nagle, przeciwnik nam wyskoczy z drugiej strony, dosyć szybko możemy się odwrócić, działa też się dosyć szybko obracają, więc reagujemy o wiele szybciej niż wszystko inne na tym tierze. Opancerzenie na krążowniki daje radę, na pancerniki niestety od czasu do czasu wejdą srogie buły, zwłaszcza jak będzie do nas strzelało coś z tieru wyżej, jakieś 380, nie daj Boże 400, no to czuć, niestety czuć. Trzeba tutaj raczej unikać ostrzału dzięki właśnie manewrowości i szybkości, niż starać się tam za bardzo chujraczyć. Nie zalecam. Co do walki na blisko, według mnie ta linia pancerników powinna być tak używana. Niestety nie sprawdza się za dobrze na blisko. Te niższe tiery to ok, albo jak jesteśmy na topce, ewentualnie przeciwników jest mniej, bardzo fajnie te pancerniki się sprawdzają na blisko, naprawdę. Właśnie dzięki temu, że możemy poużywać torped, że te działa są na blisko bardzo celne, często robimy fantastyczne obrażenia. Możemy strzelać tutaj i z pepanców, i z obeków, i jedna i druga amunicja jest w porządku, więc trzeba od czasu do czasu sobie wachlować nią. Więc ogólnie są to pancerniki wszystkie z tej linii raczej już dla graczy przynajmniej średnio zaawansowanych. Na początek nie polecam brać, dlatego że jest tutaj słabe opancerzenie i mało HP-ków jako całościowo tier do tieru w linii. I no to da troszkę taki, myślę, że niesmak dla niektórych, że jak to pancernik taki miękki, tak łatwo go niszczą, o co tutaj chodzi, tak samo jak ta niemiecka linia do szlifenia, to jest to samo. No tak jest tutaj to zrobione, ja wiem, że to niektórzy uważają, że część tych okrętów w ogóle pancernikami nie była, na przykład z linii niemieckiej, w tej grze jest, zarówno tutaj ta linia brytyjska, jak i niemiecka zostały włączone do pancerników, nie do krążowników, więc większość graczy, zwłaszcza nowych, oczekuje po pancernikach, że będą twarde, ciężkie do rozwalenia. A tutaj, tak jak mówię, tak nie jest, więc trzeba nimi grać inaczej, troszkę wykorzystywać swoje doświadczenie z krążowników, więcej uważać, więcej śledzić mapę. No a to dla nowych graczy jest jednak zbyt trudne, dlatego tak jak mówię, Brytyjczyków również tą linię nie polecam na początek, bardziej dla graczy już średnio zaawansowanych albo no, nawet jeszcze wyżej. W
no tacy gracze po prostu wycisną z tych okrętów więcej. Inni będą się trochę męczyć, za szybko mogą padać. Tak to tutaj wygląda. Co do walki z podwodniakami, jak widzicie sobie, standardowo męczę, bo lubię, bo umiem i bo można. Podwodniaki są ogólnie dla mnie klasą bardzo słabą, którą bardzo łatwo można kontrować. Wiem, że wielu z was się nie zgadza, ale ja naprawdę zapraszam cały czas na streamy. Ja topię je cały czas, non-stop, zagrożenie nikłe. Owszem, od czasu do czasu jakiś podwodniak zrobi mi krzywdę, ale to głównie dlatego, że jestem zajęty już zbyt dużą ilością rzeczy, albo gdzieś jakiś błąd popełnię. Jak gram w miarę uważnie i tam podwodniak nie ma obstawy jeszcze lotni i 10 innych okrętów, no to jest na luzie. A jak się już go wykryje, można go skończyć. Więc tutaj absolutnie na spokojnie. Dobra, może teraz czas na moduły, flagi i kapitana. Tak wyglądają moduły i proponowany przeze mnie zestaw flag. Tak wygląda kapitan. Pierwsza dycha i później mamy 14, 18, 20 i 21. I tak bym go zrobił tutaj na piąteczce. Tak więc moi drodzy, ogólnie piąteczką, jeśli już się na nią zdecydujecie, myślę, że będzie wam się grało bardzo przyjemnie. Ogólnie to jest linia, jak ją rozkminicie, całkiem fajna, ma swoich fanów. Jest tych okrętów trochę, nie ma tak, że nikt tym nie gra. Właściwie wydaje mi się czasem, że nawet jest ich więcej niż brytyjskich, niż niemieckich nowych pancerników. To by musiały jakieś statystyki z Wargamingu tak naprawdę zweryfikować, bo to, że ja trafiam więcej jakichś okrętów, to nic nie znaczy. Po prostu tak trafiam i tyle. Dosyć trudno jest tym okrętem radzić sobie, kiedy mamy troszkę większy fokus na nas, kiedy jakaś taka lotnia też się uprze. Robi się nieciekawie, więc to jest okręt, który nie lubi być za bardzo w centrum wydarzeń, bo zwyczajnie nie wytrzymuje za dużo strzału. Widzicie, tutaj HP-ki w zastraszającym tempie znikają, więc zarówno jakieś nawet dwa krążowniki szybkostrzelne, jak zaczną nas łupać, to będzie nam ten HP schodził o wiele szybciej niż na innych pancernikach, które są lepiej opancerzone. No, tak to tutaj wygląda, więc zawsze musicie starać się albo szybko rozstrzelać przeciwnika, który do was strzela, albo po prostu wykorzystywać wszelkiego rodzaju zasłony terenowe, lub wychodzić z zasięgu strzału, albo się przemieszczać za kogoś, żeby był łatwiejszy cel niż wy. No, jest dużo gry kombinacyjnej na tych pancernikach. Niemniej zobaczcie, tutaj taka sytuacja, że przeciwnik już się zbliża do naszego kapa i ten okręt bardzo szybko zawraca, bardzo szybko w razie czego może się cofnąć, gdzieś wspomóc. Inne pancerniki na tym tierze to jest tragedia. Jakby były tam, gdzie ja, to 2 minuty później może by dopłynęły. A to jest duża zaleta. Prędkość jest niezwykle ważna. I kolejna bardzo duża również zaleta tych pancerników i piąteczki konkretnie. Ona ma, wydaje mi się, że najlepszy kamuflaż na pancernikach piątego tieru. Więc możemy dosyć blisko przeciwnika, jeśli oczywiście żaden ptak nas nie świeci, podejść. I przez co ma jeden bądź drugi gracz, którego tam gdzieś, do którego się podkradniemy, mniej czasu na reakcję, może być źle ustawiony, może gdzieś tam pokazywać burtę i dostać od nas gorącego dinga. Jest to zaleta. Tak samo jeśli przestaniemy strzelać i chcemy, żeby przeciwnik już nie strzelał do nas i zniknąć mu po prostu z namiarów, to również dzięki temu, że kamuflaż jest bardzo dobry, łatwiej nam to zrobić niż na innych pancernikach na tym tierze. Dlatego no, jest tutaj ten okręt tak skonstruowany, że można fajnie szybko podejść do przeciwnika, będąc stosunkowo długo niewidocznym, przez co go zaskoczyć, przez co gdzieś skrócić i nawet użyć od czasu do czasu tych torped, co oczywiście trzeba się starać robić jak najczęściej, ale no, nie zawsze jest taka możliwość. Oczywiście jak gramy na czwórki, bo też czasem was rzuci, no to jesteście naprawdę w uprzywilejowanej pozycji,
większość pancerników nie wygra z wami wymiany na blisko, zwyczajnie potraktujecie je jeszcze torpedami i też jesteście szybsi, możecie kręcić się w kółko wokół takiego pancernika i wiele pancerników, wierzcie mi, że za wami nie nadąży obracać działa i obracać okręt. Spróbujcie się tak pobawić, jak będzie taka możliwość, że na przykład jakąś tam wymianę burtową się miniecie i zacznijcie odkręcać w jedną stronę. Zobaczycie, że przeciwne pancerniki, no chyba, że to będzie Kongo, ale tak większość po prostu za wami nie nadąży. Na tym tierze jest mnóstwo pancerników, które bardzo wolno zawracają i bardzo wolno płyną, więc one robią nawrót kosmicznie długo. Będziecie mogli się kręcić wokół nich i do nich strzelać, a oni nie będą mogli nadążyć z obrotem dział. To jest świetna zabawa, już tak dwa razy sobie zrobiłem. Fajny fan, polecam. Na niewielu pancernikach można się tak bawić, bo nie są one zwyczajnie aż tak zwrotne. A te niemieckie doszli Fenalinia i ta tutaj do San Vincenta jest bardzo fajna, bardzo wzrotna, więc można tak cisnąć. Jeśli gramy na kaliber tam 350 i podobny, dobrze jest się ustawiać właśnie pod kątem i odkręcać jeszcze jak przeciwnik do was strzela. Wtedy będziecie mogli większość tych pocisków uniknąć. Zwyczajnie będą one chlupać gdzieś na prawo albo na lewo od was, a część nawet jak wejdzie, to i tak nie powinna zrobić jakiejś wielkiej krzywdy. Tak to tutaj wygląda, moi drodzy. Jak widzicie, mimo wszystko ten okręt trochę naprzyjmował. I rakiet, i pożarów, i torped, i ostrzału. Jakoś przeżył. No, nie była to prosta bitwa. Głównie przez to, że lotnia cały czas męczyła. Możecie. Widzicie, na lotnie szóstkę będzie z wami robić co chce. Z drugiej strony to nie jest do końca wada tego pancernika i ogólnie pancerników, bo zwyczajnie prawie nie ma pancerników, które lotnie szerokim łukiem mijają. Większość jak chcą, to sobie bez większych problemów skończą. A może tam ze 2-3. Na wyższych tierach oczywiście stanowią dla nich jakieś zagrożenie. I też dużo graczy nie maksuje swoich pancerników pod lotnie. Zwyczajnie wybierają bardziej przetrwanie. Przez co są one dosyć łatwym kąskiem dla wszelkiego rodzaju graczach na lotniskowcach. A tego tutaj, jeśli się trafi jakaś taka upierdliwa lotnia mocno, no to musicie niestety podpłynąć do jakichś dwóch, trzech innych okrętów, żeby spiąć tą obronę przeciwlotniczą i żeby ta lotnia stwierdziła, że jej się za bardzo nie opłaca taka akcja. Co do strzelania na dalsze dystanse, jak widzicie tutaj, ten okręt jest dosyć celny, ale no większe obrażenia, zdecydowanie większe i zdecydowanie fajniejsze wchodzą na blisko, zwłaszcza z pepanców. Ja tutaj prawie cały czas strzelam z przeciwpancernych. Zwyczajnie wolę dać szansę tutaj na większe obrażenia niż tam wdusić jeden czy dwa pożary, które zaraz zostaną zgaszone. Na wyższych tierach więcej żongluję tą amunicją, bo jest trudniej według mnie i wtedy obeki tam się lepiej sprawują. Na tych niższych lepiej dawać szansę dla pepanców. Tu jest więcej miękkich celów, które te działa spokojnie. Dosyć fajnie wgryzają się te pociski i robią dobrą sieczkę. Więc tak to tutaj wygląda. Ogólnie Tigerem jestem miło zaskoczony. To jest naprawdę jeden z lepszych pancerników na tym tierze. Ma fajne możliwości walki właśnie, głównie dzięki tym torpedom, dzięki temu, że jest szybki, dzięki temu, że jest zwrotny, dzięki temu, że szybko się działa, obracają. Dodatkowa oczywiście tutaj jakaś tam jest, ale w ogóle na nią nie zwracamy uwagi. Tutaj dodatkowa to jest ozdoba i tyle. Więc na tym okręcie powinniście się bardzo fajnie bawić. Czym wyżej, tym wydaje mi się, że będzie trudniej. Ale to też kwestia tego, jak komu ta linia podeszła. Mi podeszła średnio, niemniej nie uważam ją za słabą. Tyle ode mnie, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie. Niebawem będą kolejne okręty z tej linii, wszystkie do końca. Więc jeśli was ciekawi, to zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, udanych bitewek.